Opowiem Ci historię. Dobrą historię do słuchania, zasypiając, układając się do snu, albo się budząc do czegoś ważnego, albo w takiej chwili, kiedy będziesz mieć czas na zatrzymanie, odpoczynek, oddech, rozluźnienie i posłuchanie siebie. I historii o dojrzewaniu. Kiedy już znajdziesz odpowiednią dla Ciebie pozycję ciała, zatrzymasz się, usiądziesz albo położysz, odetchniesz i znajdziesz odpowiedni dla tego momentu rytm i tempo i głębokość oddechu. Możesz wyobrazić sobie, że jesteś kasztanem, małym, brązowym, okrągłym, leżącym gdzieś wygodnie wśród traw, bezpiecznie, miękko i ciepło. I nie pamiętasz, jak tu się znalazłeś, a może trochę pamiętasz. Kiedy leżysz i zasypiasz, albo śnisz na jawie i przypominasz sobie tamten czas, kiedy jako mały, brązowy kasztanek leżysz otulony liśćmi i trawą. Jest ci ciepło i bezpiecznie i dobrze. Świat wokół odpoczywa, czeka, a Ty po prostu jesteś. Trochę w bezruchu, a jednocześnie dojrzewając do zmiany. Choć zupełnie możesz nie wiedzieć jakiej. To jest ten czas, dużo czasu, kiedy dzięki zatrzymaniu możesz myśleć, marzyć, przypominać sobie i zastanawiać się. Kiedy po raz pierwszy dojrzałeś do tego, by pomyśleć o sobie ja. Być może pamiętasz lato i jak było ciepło wokół. Pamiętasz, jak otulała Cię miękka kasztania skorupka. I czujesz jej utulenie i ciasnotę jednocześnie, bezpieczeństwo i ograniczanie. W ciepłe letnie dni, ciepłe wieczory, jest dużo czasu na słuchanie drzewa, które chętnie opowiada swoje historie małym kasztankom. I słuchasz tych opowieści, dojrzewając do zmian. I drzewo to rozumie. Kiedy przychodzi długa, ciepła, letnia noc, opowiada, co to jest zmiana. Jak to się dzieje, że ona przychodzi? Jak to się dzieje, po czym poznać, że się zbliża? Że dzieje się nieraz na zewnątrz, a nieraz wewnątrz. Że czasem jest nagła, a czasem powolna, stopniowa. Że bywają zmiany łatwe, oczekiwane, a czasem trudne i bolesne. I o dojrzewaniu, tym, który dzieje się całkowicie w środku, w świadomy, oczekiwany, a jeszcze częściej głęboki, nieświadomy, skupiony sposób.
mija czas. Nadchodzi jesień. Jest coraz zimniej. Coraz częściej pada deszcz i czujesz go na swojej skorupce. A któregoś dnia czujesz, że twoja skorupka pęka i nagle możesz zobaczyć cały ten świat, o którym dotychczas tylko słuchałeś, który tylko sobie wyobrażałeś. I ciężko pracujesz, żeby łączyć to, co w wyobraźni, z tym, co realne. Mija czas. Dojrzewa w tobie decyzja. Decyzja o życiu własnym życiem. I nie wiadomo skąd. Pojawia się też w tobie obawa, jak to będzie, gdy oddalę się od mojego drzewa. Jak to będzie? Czy zadzieje się nagle, czy stopniowo? Skąd będę wiedział, że to czas? Czy oddalanie będzie bolesne? Jest jesień. Wieją wichry, siecze często deszcz. Liście spadają z drzew coraz częściej. I zaczynają też spadać z drzew inne kasztany. I ty też czujesz, że się zbliża to, do czego cały czas dojrzewałeś. I dzieje się. I lecisz hen daleko. I upadasz, i toczysz się. A w końcu się zatrzymujesz. I jesteś tu sam. Otoczony tylko liśćmi. Otulony trochę kołderką traw. Zastanawiasz się. Mija czas. Robi się coraz zimniej i mroźniej. Nadeszła zima. I zakopujesz się coraz głębiej i głębiej, szukając ciepła i schronienia. Coraz częściej zasypiasz i śnisz na jawie. I we śnie przypominasz sobie wszystko, co przeżyłeś w swoim dotychczasowym kasztanim życiu. Ale też wyobrażasz sobie wszystko to, co przed tobą, a co drzewo nazywało planami, marzeniami, myślami, strategiami. Mija czas. Nie wiesz, jak długo coś w tobie znów dojrzewa do kolejnych zmian. Nie wiesz do końca, czy te zmiany są bardziej z wewnątrz, czy z zewnątrz. Ale czujesz, że ziemia dookoła ciebie ma inny zapach, inną temperaturę, inną wilgotność. Czujesz, że nadchodzi wiosna. Drzewo w swych opowieściach tak często opowiadało ci, jak wiosna wkracza w świat radosnym krokiem, jak dotyka swoją czarodziejską różdżką różnych roślin. A one zazieleniają się, zakwitają, i świat wypełnia się kolorami, zapachami, dźwiękami, i budzą się ptaki i owady, i nie możesz się doczekać. Radosne oczekiwanie, a jednocześnie obawa.
mija czas. Silne poczucie, że znów coś w tobie się zmienia, że dojrzewasz do kolejnej zmiany i nie wiesz, czy pierwszy pojawia się kiełek korzenia czy łodygi, ale zaczynasz rosnąć i stajesz się rośliną. Rośliną, której łodyżka dąży do światła, zmierza w jego stronę, przebija kolejne warstwy ziemi i liści. Jesteś maleńką roślinką, która dopiero wyłania się na świat. Czujesz swoje delikatne korzonki, jak ostrożnie szukają wody i pożywienia. Czujesz, jak twoje jasno-zielone listki kierują się ku słońcu, jak rozwijają się jeden po drugim. Czujesz, jak to przyjemnie być taką malutką, delikatną roślinką, ciekawą świata, doświadczającą po raz pierwszy przepływu energii, gromadzącą ją. Energię rośnięcia, rozwijania się, dojrzewania. I widzisz, i słońce, i jaskrawo-zielone rośliny, i widzisz wiosnę, i mobilizujesz siły, by rosnąć jeszcze bardziej, żeby dać sobie czas. A rośnięcie jest bardzo męczące i musisz często odpoczywać. I kiedy zasypiasz, to może jest to dobry moment, żebyś zadała sobie pytanie, do czego ty teraz dojrzewasz? Jaki proces dzieje się w tobie? Na co czekasz? Czego się obawiasz? Jaka zmiana na zewnątrz może pomóc zmianom w środku? Do czego dojrzewasz? I po czym to poznajesz? W którym miejscu w twoim ciele czujesz to najbardziej? I być może to jest dobry moment, byś właśnie teraz sprawdził, biorąc wdech i wydech z uwagą, uważnością, cierpliwością i radością, ciesząc się z tego procesu dojrzewania, który trwa cały czas, całe życie. Sprawdziła to. Mija czas. I stajesz się silnym, dojrzałym drzewem. Czujesz swój obszerny, mocny pień o chropowatej korze. Czujesz siłę swoich grubych korzeni, które są rozległe, mocne. Mają kontakt nie tylko ze źródłem wody i energii, ale też łączą cię z innymi drzewami. Czujesz swoje rozległe konary, które są domem dla ptaków, wiewiórek i innych zwierząt. Poruszasz ciemnozielonymi liśćmi, rozmawiasz z wiatrem i słońcem. Dzielisz się ze światem, swoim spokojem i siłą i mądrością. I stabilnością i wiedzą.
i pewnością siebie i odwagą, żeby być takim, jaki jesteś. Jesteś mieszkaniem i schronieniem dla wielu. Dajesz im potrzebny cień i inni mogą się od ciebie oprzeć, ale i ty masz oparcie w sobie. Czujesz wdzięczność. Umiesz się cieszyć i ze słońca, i z deszczu, i z pięknych kwiatów, w których powstają zalążki nowych kasztanów. Kasztanów, które dojrzewają w swoim rytmie i tempie, a potem też oddzielą się i odlecą. Jesteś pięknym, dorosłym drzewem. Ale i ty potrzebujesz snu i odpoczynku. I kiedy zasypiasz, być może we śnie możesz być małym kasztanem, małym, brązowym, okrągłym, leżącym gdzieś wygodnie wśród traw, bezpiecznie, miękko, ciepło. I nie pamiętasz, jak się tu znalazłeś. A może trochę pamiętasz? I kiedy leżysz i zasypiasz, albo śnisz na jawie, dobrych snów.